Ciasto keto monte. Monte, ciasto keto. Jeśli jesteście ciekawi, co to jest i jak to zrobić, to oglądajcie dalej. Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis, o który mnie bardzo, bardzo, bardzo prosiliście od jakiegoś czasu. Jest to przepis na keto ciasto, ale nie takie zwykłe ciasto, jest to ciasto a la monte. Wydaje mi się, że każdy z Was zna deser monte i też przepis na monte wegańskie. Jest to chyba najbardziej popularny przepis na moim blogu i na moim kanale, więc teraz postanowiłam zrobić monte, ale w wersji ciasta. No, a jako, że dieta ketogeniczna, dieta keto jest teraz bardzo, bardzo popularna, wiele z Was się nią interesuje, nie mi to oceniać, czy jest to coś dobrego, czy złego, ale po prostu bardzo prosiliście mnie o przepis ketogeniczny, więc ja tu jestem po to, żeby Wam go dać. I dla niewtajemniczonych, czym w ogóle jest dieta ketogeniczna, to powiem Wam, że to moje keto ciasto. Jest to ciasto, które zawiera praktycznie znikome ilości węglowodanów, za to jest bogate w tłuszcz. Na tym polega dieta ketogeniczna, jest to dieta wysokotłuszczowa, średnia ilość białka, no i bardzo, bardzo, bardzo niski poziom węglowodanów. Do posłodzenia tego ciasta wykorzystałam erytrolu, czyli słodzika, który jest, że tak powiem, keto-friendly. Ale żeby nie było, jest to po prostu świetny deser i obojętnie, czy stosujecie taką dietę, czy inną, naprawdę bardzo Wam on zasmakuje, ponieważ tak na dobrą sprawę, ja wyeliminowałam tylko węglowodany z tego ciasta, a smak jest fenomenalny. Jest on tłuściutki, jest, nie ma co mówić, że nie, ale jak wiemy, tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc to jest po prostu pyszne. Jeśli testowaliście moje monte jaglane, no to musicie spróbować tego, naprawdę musicie, musicie, musicie. Dobra, teraz bez przedłużenia pokażę Wam, jak je zrobić. Na początku oddzielam twardą część mleczka kokosowego z puszki do osobnej miseczki, ponieważ ona będzie mi potrzebna do zrobienia tego takiego nadzienia. A teraz do zrobienia spodu naszego ciasta wykorzystam tylko i wyłącznie tą wodę, która znajduje się na samym dnie puszki. I dodaję wiórki kokosowe oraz erytrol do posłodzenia. Wszystko blenduję, w międzyczasie dodaję również mleko roślinne, żeby wszystko ładniej zblendować. Dodaję również szczyptę soli i ponownie blenduję. Gdy masa będzie dość taka jednolita, kremowa i klejąca, wtedy dodaję gorzkie kakao, delikatnie mieszam przy pomocy łyżki, żeby mi to kakao nie wybuchło, gdy włączę blender, i gdy będzie względnie przemieszane, to wtedy blenduję z powrotem. Dodaję również siemię lniane, którego tutaj niestety nie było widać, bo mi się to nie nagrało. Blenduję i gdy będzie dokładnie wymieszane, zblendowane, to przekładam do formy, która wyłożona została papierem do pieczenia. Wyrównuję całą powierzchnię, żeby wszystko było równiutkie, no i wkładam do lodówki. W tym samym czasie przygotowuję tą taką masę z orzechami laskowymi, która będzie na spodzie. W tym celu dodaję wcześniej to oddzielone mleczko kokosowe, tą twardą część, dodaję znowu erytrol oraz orzechy laskowe. Tutaj jest niezwykle ważne, żeby te orzechy laskowe były przyprażone i bez skórki. Jest to niezwykle istotne. Możecie zobaczyć na mój przepis Maxi Kinga, jak przyprażyć orzechy, lub w mojej książce znajduje się też instrukcja, ale muszą być to przyprażone i bez skórki. Dodaję potem jeszcze sól i aromat waniliowy i blenduję na jednolitą i bardzo kremową masę. Im dłużej będziecie blendować, tym lepiej, ponieważ to wpłynie naprawdę na całą konsystencję ciasta, więc nie szczędźcie tutaj na czasie. Następnie wykładam tą całą piękną, gładką masę na wcześniej przygotowany spód. Znowu dokładnie wyrównuję, no i wkładam do lodówki. W tym czasie, gdy ciasto się troszeczkę schładza,
robię polewę czekoladową i tutaj dodaję odrobinę mleka roślinnego oraz erytrol. To następnie roztapiam i podgrzewam na bardzo małym ogniu i gdy będzie już gorące to mleko, dodaję olej kokosowy, ale ważne jest to, żeby to robić już poza gazem, żeby to nie było zbyt gorące, ponieważ wtedy ryzykujemy, że nam się to wszystko zważy. Więc gdy będzie gorące mleko z erytrolem, dodajemy olej kokosowy i poza gazem dokładnie mieszamy, aż się roztopi. Gdy się całkowicie rozpuści, dodajemy kakao i dokładnie mieszamy. Potem jeszcze należy dodać szczyptę soli, ale pamiętajcie o tym, że trzeba to naprawdę bardzo dobrze przemieszać. Możecie też taką trzepaczkę wykorzystać, żeby to wymieszać. Jeśli będzie Wam ciężko to połączyć, bo olej kokosowy zacznie gęstnieć, możecie delikatnie to podgrzać, ale pamiętajcie nie za mocno, żeby Wam się ta polewa nie zważyła, ponieważ często się tak dzieje. Jeśli jest olej kokosowy i kakao, to no, czasem tak bywa. Więc taką gęstą i piękną polewę wylewamy na nasze ciasto i umieszczamy wszystko na całą noc do lodówki. Jak widzicie, po całej nocy spędzonej w lodówce to ciasto bardzo ładnie się kroi i nie ma żadnego problemu. Jeśli nie będziecie czekać całej nocy, to podejrzewam, że możecie mieć troszeczkę problem, ale możecie też włożyć do zamrażalnika i po prostu zaryzykować w ten sposób. Wiem, że ciężko jest czekać, gdy bardzo chcecie już zjeść to ciasto, ale naprawdę warto, ponieważ potem nie będzie Wam się rozwalało to ciasto i według mnie no... Już poczekajcie! No ale praktycznie potem ciasto jest gotowe, jak widzicie ma konsystencję bardzo taką delikatną. Powiedziałabym, że ta środkowa część to jest prawie, że taki serniczek. Jest kremowe, jedwabiste, mięciutkie, po prostu rozpływa się w ustach, więc jest to rozpusta nie tylko dla kubków smakowych, ale też ogólnie dla podniebienia, bo konsystencja jest wyborna. Więc polecam bardzo serdecznie. Tak więc tak się robi ketogeniczne ciasto, keto ciasto. Bardzo się cieszę, że mnie wręcz zmusiliście do zrobienia takiego przepisu. Zobaczymy, jak się Wam on spodoba. Polecam każdemu, obojętnie co jecie, co eliminujecie ze swojej diety, a czego nie. Jest to boski przepis i naprawdę będzie smakował każdemu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i jeśli chcecie więcej keto przepisów, to napiszcie w komentarzu więcej keto. Więcej keto, wtedy będę wiedziała, o co chodzi. Jeszcze małe info odnośnie mojej książki Wegańskie Słodycze. Jeszcze przez kilka dni będzie promocja i, że tak powiem, sprzedaję półtorej roku mojej ciężkiej pracy za 30 zł. Więc jeśli jesteście zainteresowani takim dealem i chcecie otrzymać moją książkę z podpisem i z dedykacją imienną, no to wejdźcie na stronę www.wegańskiesłodycze.pl i tam dowiecie się więcej szczegółów. Również pomagam żywieniowo, jeśli macie problem ze zbilansowaniem własnej diety. Jeśli chcecie pomocy dietetyka, to polecam się na przyszłość. Dietaroślinna.pl to jest miejsce, gdzie dowiecie się więcej na ten temat, aczkolwiek nie zajmuję się tylko i wyłącznie dietami roślinnymi, żeby nie było. Dobra, widzimy się następnym razem. Miło było. Do następnego, pa pa!